Czerwień, zieleń, tak. Tylko ta zieleń jest jabłka. Jak wiecie z doświadczenia, kto malował farbami olejnymi, każdy pigment, każda farba sinie różnie. Jedne schną szybciej, drugie schną wolniej. Tu są użyte też te karmy, żółty, karm czerwony, więc te kolory schną dłużej niż na przykład ugry, prawda? Te umbra. Umbra, siena, czyli układ przedmiotów na płaszczyźnie, mamy relacje jasne-ciemne, bliżej dalej, tak? Pierwsze, drugie plan kształtowaliśmy, ale brakuje nam koloru. Dzisiaj uzupełnimy kolorem, tak? Wprowadzimy kolor. Na pierwszej lekcji zwracałem uwagę na to, żeby dokładnie białe płótno zamalować pod malówką, tak? Żeby nie było prześwitu. Dziś już tego nie musimy robić. Ze względu na to, że możemy wykorzystać te prześwity jako efekty kolorystyczne. Spójrzcie na ten obraz przykładowy, który wykonałem tutaj do publikacji, że są prześwity spod malówki, nawet niezamalowane lub cieńsze warstwy. W miejscach, gdzie jest warstwa cieńsza, kolor jest mniej intensywny i bardziej ciemny i wykorzystuję to jako cień. Już nie muszę mieszać kolor z jakimś innym, ciemniejszym odcieniem pigmentu, żeby uzyskać cień, ten taki ciemniejszy kolor, tylko po prostu kładę cieńszą warstwę. Drogi nie prowadziły nam.